Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w bardzo ważnym filmiku. Zapraszam do subskrypcji i oglądania, bo w tym filmie dowiecie się, co zrobić z maluszkami roślinnymi po zakupie. Ja nazywam się Julia, pracuję w Centrum Ogrodniczym Silesia i jestem odpowiedzialna za wszystkie zamówienia roślin i wysyłki, więc chciałabym, żebyście się dowiedzieli co nieco o naszym towarze, który oferujemy Wam od najlepszych ogrodników. Po pierwsze i najważniejsze w tym filmie, to chcę Wam powiedzieć, że podłoże, do którego sadzicie rośliny, musi być dostosowane pod Was. Nie pod roślinę, absolutnie nie, pod Was. Czyli musi być takie, w którym Wy nie zabijecie tej rośliny. Jeśli ktoś, nie wiem, przelewa albo ma w ogóle problemy z podlewaniem i lubi, dobrze sobie radzi w hydroponice, bardzo proszę. Jeśli ktoś jest w stanie utrzymać rośliny, nie wiem, w zwykłej, ogrodowej, najcięższej po prostu czarnej ziemi, bardzo proszę, trzymajcie sobie tam rośliny. Ja nikogo nie będę z Was namawiać do jakiegokolwiek medium. Znam ludzi, którzy trzymają na przykład po 2 lata w wodzie i to działa. Znam ludzi, którzy trzymają też w ogrodzie, a tam nie ma wcale luźnej ziemi i też to działa. Także pamiętajcie, że podłoże dostosowujemy pod siebie. Powiem Wam co nieco o podłożu produkcyjnym, które jest, mam wrażenie, bardzo znienawidzone i dziwię się tutaj, bo jakby nie patrzeć, jest to jedno z lepszych podłoży, w sensie wszyscy ogrodnicy w nie sadzą. Gdyby było jakkolwiek złe i do bani, to na pewno by w tym rośliny nie rosły tak szybko. Jednak musimy pamiętać, że podłoże produkcyjne wymaga bardziej szklarniowych warunków, bo one po prostu bardzo szybko wsiąka wodę i jednocześnie bardzo szybko wysycha. One służy do tego, że rośliny stoją na stołach zalewowych, mają tam 5-10 minut do napicia się tej wody, później ta woda jest wylewana i na drugi dzień dokładnie to samo. One są wszystkie podlewane od dołu, bardzo rzadko rośliny są podlewane z góry, chyba że są to naprawdę jakieś ogromne giganty, no to wtedy mają wsadzaną taką pałeczkę po prostu do doniczki i komputer tam nawadnia je automatycznie. Także, słuchajcie, podłoże produkcyjne moim zdaniem wcale nie jest takie złe. Jest po prostu dla niektórych bardzo trudne, ale ciężko jest w nim mimo wszystko zabić roślinę. No na pewno niejednemu się udało, ale musicie też pamiętać, że one się rządzi swoimi prawami. Należy te rośliny wtedy podlewać od dołu najlepiej, bo one po prostu równomiernie nasiąka. Nie jak w przypadku bigosu, gdzie jak dorzucimy na przykład jakieś większe szczątki, wiecie, tego kokosa, tych chipsów, no to wszystko się robi takie nierównomierne. No, niemniej na korzenie mają więcej powietrza wtedy. Przechodząc do meritum, chcę Wam pokazać nasze maluszki, bo jak dobrze wiecie, a może kupiliście już, no to często mamy w sprzedaży rośliny w takich plugach. Plug to jest taka wtyczka, taka kostka ze specjalnego podłoża, w którym są sadzone rośliny prosto z laboratorium. Czyli pierwszy, że tak powiem, producent to jest laboratorium, później lecą do ogrodnika, który je sadzi. I później z takich sadzoneczek są rozprowadzane do reszty ogrodników, które już tam sadzą sobie, nie wiem, w doniczkach 9, 12, 15, 17 cm. Zależy od rośliny i wiadomo ogrodnika. Każdy się specjalizuje w innych rozmiarach doniczki. Ale chcę Wam powiedzieć, co zrobić z taką alokazją po zakupie. No bo jak widzicie, korzonki piękne, ale golutkie, wypadałoby je wsadzić do jakiegoś podłoża. No i teraz tak, jeśli sadzicie do hydroponiki, no to oczywiście musicie ściągnąć tą całą kostkę. Ona jest taka dość zwarta, zbita. Pięknie oczyścić korzonki i wsadzacie do hydroponiki. Zalecam Wam przelewać tą roślinę, nie trzymać od razu w wodzie, bo wtedy te korzenie lubią gnić. Ale to już pewnie macie więcej doświadczenia, także bawcie się. A ja Wam tutaj pokażę, jak sadzić do podłoża. I teraz tak, jeśli to jest bigosik, to taki luźny, który ma, wiecie, szczątki tam kory, kokosu i
wszystkiego, co tylko dusza zapragnie, to musicie uważać, bo ta kostka, tak jak podłoże produkcyjne, wpija równomiernie wodę. Jeśli podlejecie obok, na przykład, tak jak posadzicie i podlejecie tutaj na krawędziach, to sama kostka się nie napije. Jednocześnie kostka może dłużej trzymać wilgoć niż bigos, albo na odwrót, więc również mogą tutaj wystąpić jakieś niedogadania się między tymi podłożami. My, słuchajcie, sadzimy, jeśli mamy Wam wysłać, jeśli są takie sadzonki już przerośnięte, jak na przykład tutaj mam homalomenę, która taka przyjechała, no to słuchajcie, nie wyślemy Wam takiej, bo nawet jej nie zapakujemy. Od razu sobie, wiecie, robimy większą doniczkę, robimy podłoże, wsadzamy pluga i zasypujemy i gotowe. Także u nas nie ma z tym żadnego problemu, ale używamy do tego podłoża produkcyjnego z dodatkiem perlitu. Także fajnie się to wszystko przyjmuje, korzonki sobie rosną, ono powinno być na samym początku wilgotne i oczywiście mieć ciepło. I te korzenie bardzo szybko się rozrosną. Później widać je tutaj na dole. Także dobry widok. I jeśli mamy już takie fajne, rozwinięte korzonki, to dopiero potem z nimi zacząć właśnie działać. Dajcie tej roślinie czas przede wszystkim na aklimatyzację, na taką kwarantannę, na przystosowanie się do tych Waszych warunków. Możecie ją trzymać dosłownie tak, jak jest i podlewać od dołu, bo ta kostka również wchłania równomiernie, tylko musicie naprawdę uważać, żeby tego nie przelać. 5-10 minut to jest maks. I ona tak nasiąka, to jest taki kokos, że no, żebyście po prostu nie przelali. Na to tutaj, no fajnie, że to wszystko widać, więc musicie na to uważać. No i jeszcze Wam pokażę, patrzcie, różnicę. A propos, tak właśnie ogrodnicy wysyłają. To jest ta sama cena tego produktu, bo w teorii dla ogrodnika no, jest tutaj taka sama praca, w sensie no, nie ma żadnego przesadzania ani ingerencji. A spójrzcie, spójrzcie po prostu na te korzonki, a na te, więc wiadomo, że ta roślina zostanie z nami, a ta zostanie przesadzona. A dopiero taki średni rozmiar między tym a tym może lecieć do wysyłki. Także, no widać, fajnie tutaj widać tą różnicę, to jest ta sama roślinka, alokazja frydek variegata też jest u nas właśnie w nowej dostawie w fajnej cenie. No i taką sobie możecie robić już z nią co chcecie. Możecie to oczyścić, możecie to posadzić. Jeśli chcecie, żeby alokazja Wam nie walnęła focha, to nie rozplątujcie tych korzeni, bo inaczej no zrzuci parę liści, no odreaguje. Jeśli chcecie na przykład mieć tą roślinę, bo czasami tak się zdarza, że ludzie do nas piszą, że chcą mieć na prezent, a później przesadzą i bach, nie? I alokazja jest, no wiecie, dwa liście mniej, jeden walczy o życie i po prostu nadaje się tylko na ojom. No tak, to są rośliny, które bardzo szybko nam mówią, że coś jest z nimi nie tak, więc jeśli nie chcecie, jeśli nie jesteście na to gotowi, to bierzecie tego pluga, wkładacie po prostu do doniczki z ziemią, zasypujecie i jest git. No a jeśli macie tą roślinę dla siebie, no to oczyśćcie z tej kostki. Zresztą bardzo często widać nawet w sklepach, jak gdzieś kupujecie, nie wiem, w marketach na przykład rośliny, że są sadzane w takich albo woreczkach, może nie woreczkach, koszyczkach plastikowych, ale taki chamski, gruby plastik, albo w takiej siateczce. No każdy ogrodnik to już robi wedle uznania. No często jest tak, że to maszyny po prostu sadzą, więc łatwiej jest to po prostu chwycić. Ale nie mogę się z Wami pożegnać bez przedstawienia oczywiście piękności z najnowszej dostawy. Chcę Wam powiedzieć, że wróciła alokazja Jacqueline, którą wszyscy znacie i kochacie. Mamy również alokazję Antoro Velvet. Czarna, taka włochata, bardzo milutka w dotyku. Spójrzcie również na te piękne korzonki. I teraz z alokazji mamy nowość. To jest alokazja Watsoniana Shiny. Nie jest to alokazja Sedeni ani Watsoniana Matowa. Ona będzie miała dokładnie taką samą blaszkę z zamkniętym tutaj sinusem. No, przepiękna, tylko błyszcząca. I ona dorasta do naprawdę sporych rozmiarów. Myślę, że jest tak samo trudna jak ta matowa.
No, ale zawsze lepiej kupić maluszka i go po prostu przyzwyczaić do warunków niż dużą i zmienić jej wszystkie warunki, żeby Wam zrzuciła wszystkie liście i zaczynać od nowa. Także mamy maluszki, jak zwykle w super cenie, polecają się do sprzedaży. Frytka, no to wariegatę, wiadomo, mamy zawsze, musimy mieć, sprzedaje się po prostu przepięknie. Nowość. Philodendron Florida Ghost, czyli nowe, bialutkie liście w kształcie takiego duszka. Malutki, bo malutki, ale urośnie. Mamy też małego Philodendrona Dilietier. On mi tutaj trochę tańczy, bo trzeba go po prostu posadzić głębiej. Ale korzonki również ma top. No, Clarinervium. To widzieliście, malutka taka siewka, ale one też są no, przesłodkie, w fajnej cenie. Bananowiec Maureli. On będzie taki bardzo bordowy, im więcej światła, tym jest piękniejszy. Będzie miał taki gruby pień, on nie dorasta bardzo wysoki, ale u niego na nim fajnie poćwiczyć, bo on bardzo szybko przerasta wszystkie doniczki i taką doniczkę, jak go przesadzicie do dziewiątki, to myślę, że 2 tygodnie i już korzenie będą dołem wychodzić. No 12, no to tak ze 2 miesiące trzeba poczekać, a później zachęcam do ogrodu go wysadzić, no po prostu przepięknie. On kocha polskie grunty. Oczywiście nie zimuje w naszym sezonie, no ale cóż. No i oczywiście bestseller, na który się zawsze wszyscy rzucacie i prosicie o więcej i więcej i więcej. Alokasia Zebrina Variegata. To jest również maluszek w bardzo fajnej cenie. Tym razem powinniście się wszyscy załapać. Przyjechało około 200 sztuk, więc miejcie też na uwadze, że każda jest inna. Również inna jest ta wariegacja. Niektóre są zielono-zielone, niektóre zielono-żółte albo zielono-białe, niektóre miętowe. Tutaj słuchajcie, my wybieramy Wam sadzonkę, bo ciężko, jak zażyczycie sobie 200 sztuk, to nam będzie ciężko to ogarnąć, a jeszcze ciężej rozpoznać. Także piękne zebrinki czekają na Was w naszym sklepie online. Fajnie by było, gdybyście napisali nam w uwagach po zakupie, z jakiego typu wariegacją chcielibyście otrzymać. No jeśli ktoś się bardzo uprze, no to oczywiście możemy Wam podesłać zdjęcia, tam najlepiej do nas pisać po prostu wtedy przez jakieś social media, bo tam jest nam łatwiej. Przez maila to zawsze dłużej trwa i te zamówienie jest odkładane na później i zazwyczaj jest na samym końcu. Więc tak, żeby było szybko, sprawnie, bardzo proszę. No nie jesteśmy w stanie dodać też każdej z osobna, tak by było najlepiej, najprościej, no ale wyobraźcie sobie teraz 200 produktów o różnej wariegacji. Dobrze, i jeszcze jeśli chodzi na temat wariegacji, to Wam przedstawię kolejny nasz bestseller, Strelitzia Variegata. To jest Strelitzia Nicolai. One też są z różną wariegacją, zazwyczaj z tą aureą, czyli z tą żółciutką, którą mam teraz w ręku. Są również dostępne na naszym sklepie online. Mniejsze, większe, te akurat są już takie dość podrośnięte, ale mniejsze też mamy przepięknie wybarwione, także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję Wam bardzo, że byliście, że oglądaliście. Mam nadzieję, że już nas subskrybujecie na YouTubie. Jeśli tego nie robicie, to bardzo Was do tego zachęcam. Daje nam to, wiecie, takiego powera i motywację do działania, do nagrywania, do dzielenia się wiedzą, do mówienia jeszcze więcej. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również za wszystkie zamówienia i pozdrowienia w uwagach, bo widzę, że piszecie do nas, że pozdrawiam Panią Julię z YouTube'a. Ja to czytam, jest mi niezmiernie miło. Ogromnie dziękuję i do następnego.